To jest chyba największa aktualizacja ostatnich miesięcy. Myślę, że nawet w tym roku jest to największa i najciekawsza aktualizacja do Forzy Horizon 5. Wow, jestem w szoku. Myślałem, że nic ciekawego w tym roku się już do Forzy Horizon 5 nie pojawi, a tu proszę. Ta aktualizacja, jeśli chodzi o nowe samochody, jest pod znakiem BMW. Pojawią się nowe bobry. Tutaj mamy M4, czyli wersja tego bobra, tylko że M3, a nie M4, jak tutaj mamy. Pojawi się elektryczny bubr, a ponadto pojawi się też nowa M2, ta taka paskudna. Jestem ciekawy, jak ona będzie wyglądać w Forzie Horizon 5, czy jest jakaś szansa, że ten samochód ktoś polubi? Nie wiem, wygląd ma absolutnie paskudny. Poprzednia M2 przy nowej M2 to jest dzieło sztuki, serio. No i do Forzy Horizon 5 wróci BMW 850 CSI, ale tym razem pojawi się ze specjalnym bodykitem, który moim zdaniem jest taki, może być, ale mógłby lepiej wyglądać. W każdym razie fajna, legendarna BMW wróci sobie do Forzy, to jest duży plus. Ponadto pojawią się dwa Rivany, a właściwie jeden samochód, tylko w dwóch wersjach. Wersja wagon i wersja pickup. Rivan to jest elektryk, taki pickup, który ma być konkurencją dla Forda F-150 Lightum. Jest mega popularny wśród influencerów w Stanach Zjednoczonych i w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Aczkolwiek jest to elektryk i jak wszystkie obecne samochody elektryczne mają te same problemy. Ale w Forzie Horizon oczywiście jest to fajna rzecz. Szacuję, że będzie się prowadził tak samo i będzie to dokładnie taki sam samochód w prowadzeniu jak ten F-150 elektryczny od Forda. Z bardziej ciekawych nowości jest Corvetta Eraj. Zapomniałem wspomnieć, że żeby mieć tą nową Corvetta Eraj, trzeba zrobić pre-order Forzy Motorsport 8. Jak nie zrobisz tego pre-ordera, nie dostaniesz Corvetty. Szkoda, ale z drugiej strony, jak ktoś zamówi, no to będzie miał unikalny samochód w Forzie Horizon 5. To jest ta hybrydowa Corvetta, która ma V8 wielką. Zajebiście brzmi, jest fantastyczna, ale ma też napęd na przód elektryczny. I w rzeczywistości to działa tak, że rozpędza się do 50 km na godzinę i powyżej tej prędkości, gdzieś koło tylu, nie wiem dokładnie, nie pamiętam dokładnie ile to było, czy 50 czy 60, ale rozpędza się tam do jakiejś niewielkiej prędkości na napędzie elektrycznym, a potem wybucha dosłownie ta V8. Ach, brzmi absolutnie fantastycznie. Floor it. Chodzi tutaj o dwie rzeczy. Przede wszystkim lepsze prowadzenie w zimie. Przynajmniej Chevrolet tak to reklamuje, że samochód będzie sobie radził lepiej w trudnych warunkach zimowych zwłaszcza, więc nie będzie to typowy samochód taki wyścigowy, taki sportowy, który będzie zimował w garażu, tak? Tylko będziemy mogli sobie nim ewentualnie gdzieś tam wyjechać, podriftować. Jak będą jakieś trudne zaspy do przejechania, to też powinien sobie poradzić na odpowiednich oponach, oczywiście, bo opony to podstawa, nie? Więc mamy ten napęd na przód elektryczny, a na tył mamy spalinowy napęd. Bardzo ciekawy samochód, silnik spalinowy jest montowany centralnie, bo jest to ta nowa Corvetta C8. Tylko że przerobiona na hybrydę. No i ciekawy jestem, jak to będzie działać w Forzie. Czy pójdą na łatwiznę i po prostu zrobią tryb sport tylko i wyłącznie do tego samochodu? The E-Ray also uses the Z06 body, which is wider, so it's wider, bigger tires, kind of a bit more planted, focused on handling. But being all-wheel drivers, but I could slide with you. It's how I rate cars, come on. It doesn't do good skids then. What's the point in it? Gdzie będziemy mieli cały czas włączony ten silnik spalinowy? Czy faktycznie będzie tak, że do 50 km na godzinę nie będziemy słyszeć samochodu w ogóle, a potem będzie wybuchać dosłownie ten silnik spalinowy? W rzeczywistości brzmi to absolutnie fantastycznie, kurde. Tak swoją drogą, jeśli chodzi o mnie, to
mnie interesuje ten samochód. Wiesz, czasami jak gdzieś tam wyjeżdżasz sobie z domu, no to niekoniecznie chcesz zwracać na siebie uwagę, żeby wszyscy sąsiedzi dookoła słyszeli, jak ty wyjeżdżasz swoim sportowym samochodem, tylko gdzieś tam dalej chcesz go sobie posłuchać, wiesz, sam dla siebie i nie potrzebujesz od razu go tam uruchamiać, więc sobie wyjeżdżasz, wiesz, powoli, tam 60 na godzinę, wyjeżdżasz sobie z terenu zabudowanego i potem dalej, rura, nie? Włącza się to wszystko. To mi się podoba. Myślę, że te zimowe plusy tego auta nie są dla mnie takie przekonujące, ale jeśli chodzi o takie wyjeżdżanie ze swojego gospodarstwa domowego po cichu, jest dla mnie bardziej ciekawym aspektem tego auta. No i teoretycznie oszczędność paliwa, ale kto kupując taki samochód myśli o oszczędzaniu paliwa? Zgadzacie się? To już jest osoba, która zarabia co najmniej 1 000 000 złotych rocznie, jeśli kupuje sobie jakąkolwiek Corvette czy Lambo, nie? Co najmniej tam 2 miliony więcej. Pojawią się nowe części do samochodów, prawdopodobnie chodzi tutaj o spoilery, o nowe jakieś tam zderzaki, progi i tak dalej, nie? Pojawią się nowe bodykity do 3 BM-ek, nowe felgi i... Co najważniejsze w tej aktualizacji, bo to nie tylko samochody, pojawi się w Forzie Horizon 5 zupełnie odrębny teren dostępny dla wszystkich. Wyspa na oceanie. Uwierzysz w to? Ale trzeba ostudzić trochę emocje, bo tu nie chodzi o taki świat rozbudowany, jak tutaj widzicie, z drzewami jakimiś tam, nie? Z drogami i tak dalej. To jest pusta przestrzeń, na której każdy z was może zbudować, co mu się podoba. Oczywiście chodzi tutaj o aktualizację Event Lab, w której możecie sobie budować swoje tory, swoje jakieś tam miasta, nie miasta, różne takie rzeczy. I twórcy pododawali masę różnych nowych rzeczy, z których możecie tworzyć sobie swoje dzieła, swoje tory, swoje... Nie wiem, jakieś parki rozrywki, parki driftowe czy coś takiego. Jest tego cała masa nowych rzeczy, ale nie tylko to zostało ulepszone w Event Labie. Poza oczywiście tą wyspą, poza masą nowych obiektów, można teraz tworzyć grupy obiektów, tak na takiej samej zasadzie jak do tej pory tworzyło się grupy naklejek i te grupy obiektów można udostępniać dla innych graczy. Czyli tworzysz sobie na przykład zestaw jakichś tam kamieni, zestaw jakichś tam parkingów i możesz cały ten obiekt zaznaczyć sobie taką sferą i zapisać go jako nowy obiekt. Taki, wiesz, na przykład możesz sobie połączyć ze sobą kilka dinozaurów, kilka parkingów, kilka dróg i tak dalej, stworzyć z tego wielki obiekt i potem ten obiekt traktować jako pojedynczy element. Także budowanie tras, budowanie w ogóle nowych map czy jakichkolwiek innych kreacji w Forzie Horizon 5 będzie mega, mega ułatwione. Ja nie mogę się doczekać, aż przetestuję tych trasek. Ostatnio, teraz właściwie jest w playliście festiwalowej bardzo fajny tor, który sobie przetestowałem do driftu. Ktoś zrobił jakieś tam takie doki. To jest tak naprawdę na małym jakimś tam obszarze. Teraz do wykorzystania na tej wyspie będziemy mieli znacznie więcej obiektów i znacznie więcej pamięci na to, żeby to sobie wykorzystać, bo dookoła przestrzeń będzie całkowicie pusta o wielkości 2 km na 2 km. Więc sporo będzie można tam zbudować. Wyobraź sobie to. Robimy sobie zlot w stylu japońskim na jakimś zajebiście wielkim parkingu. Może nawet sobie taki sami zrobimy na jakimś live'ie. Nie mogę się doczekać. Kreator jest dosyć prosty do obsługiwania na przykład padzie, ale teraz myślę, że to będzie jeszcze bardziej prostsza obsługa i przede wszystkim szybsza. Nie mogę się doczekać, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Pojawiło się kilka nowych, ciekawych samochodów, które mnie interesują, zwłaszcza Corvetta. I jestem ciekawy samochodu, na który... Twórcy mówią, że społeczność czeka już od dłuższego czasu. Ja trzymam rękę na pulsie, mam nadzieję, że będzie to Monster Truck, czyli tak zwany Bad Cactus. Można nim sobie chwileczkę pojeździć, jak pójdziecie sobie na te zawody tutaj. Boogie and the Beast, tam w pewnym momencie musicie sobie zjechać z wulkanu, będziecie się ścigać z tymi monsterami i pojedziecie sobie tu aż na arenę i na arenie będzie można w chwilę tym monsterem pojeździć, natomiast nigdzie w sklepie nie można go kupić, ani w Wheelspinach nie można go wydropić.
Więc ja mam nadzieję, że ten samochód faktycznie pojawi się w następnej aktualizacji w Forza Horizon 5. Wyobraźcie sobie zlot monsterów. 12 monsterów jedzie sobie na szczyt wulkanu. To musi wyglądać fantastycznie. Chciałbym to zobaczyć. No i tyle jeśli chodzi o nowości. Mam jeszcze parę nieistotnych rzeczy się pojawiło, nowe playlisty festiwalowe na następny miesiąc, ale z takich kluczowych spraw to wam właśnie wymieniłem. Dajcie znać, co myślicie o tej aktualizacji. Jak dla mnie, naprawdę, rozbudowanie tego trybu, budowania rzeczy wygląda fantastycznie. No jestem ciekawy, co wy i co inni gracze z tego będą w stanie zrobić. Myślę, że dużo. A tymczasem trzymajcie się. Cześć.